W województwie świętokrzyskim przebywa 20-osobowa grupa dzieci i młodzieży z obwodu winnickiego na Ukrainie, z rodzin poszkodowanych podczas działań wojennych na wschodzie kraju. Zwiedzą oni najpiękniejsze zabytki świętokrzyskie, wezmą udział w spotkaniach muzycznych, warsztatach i grach. Witamy Was serdecznie na ziemi świętokrzyskiej. Wiem, że już od piątku, zdaje się, jesteście u nas, także pewnie już ten klimat taki świętokrzyski zdążyliście trochę poczuć. Tak się dzisiaj złożyło, że gościmy też pana gubernatora z przedstawicielami administracji, która odpowiada za budowę i utrzymanie dróg w Winnicy. Także możemy Was wspólnie powitać. To możemy wspólnie Was wszystkich przywitać. Tak jak pan gubernator powiedział, od 60 lat już nasze regiony współpracują między sobą. Mamy takie powiedzenie, że to są dwa regiony, ale jedno serce. Wybieramy się też do Was w sierpniu, kiedy Ukraina będzie obchodzić Dzień Niezależności, żeby świętować z Wami, żeby Was wspierać. To jest szczególny, trudny też czas, o czym Wy wiecie najwięcej, gdzie trzeba poświęcać życie, zdrowie, aby bronić Waszej ojczyzny. Wspieramy Was na duchu i życzymy, żebyście przez ten trudny okres przeszli. Również od Was tej odwagi na pewno Wasz kraj będzie wymagał. Tak jak pan gubernator powiedział, jesteście nadzieją Ukrainy, nadzieją winniczyzny. To Wy będziecie decydować o przyszłości, o losach Waszego kraju. I mam nadzieję, że też ten pobyt tutaj na ziemi świętokrzyskiej, nowe przyjaźnie z polskimi młodymi doprowadzą do tego, że będziecie się czuli bezpiecznie w bezpiecznej Europie, w bezpiecznej Ukrainie. Wy nasze majbutnie i jak raz... Jesteście naszą przyszłością, ale musicie jeszcze wielu rzeczy się nauczyć. Podczas tego pobytu obserwujcie, uczcie się, odbierajcie, aby później móc rozbudowywać naszą Ukrainę i winniczyznę. Także cieszę się z tego i Was też zachęcam, żebyście podczas tego pobytu zawiązali takie przyjaźni, spisali sobie numery telefonów, kliknęli like na Facebooku, czy gdzieś poznali się. Bo jest to dobra okazja do tego, żeby takie przyjaźni zawiązać. Witamy serdecznie na ziemi świętokrzyskiej.